Sławku, no dzisiaj, kurczę, ta pierwsza połowa pewnie będzie w pamięci, druga dużo lepsza. Kontrataki z ekipy z Paryża, no, były dzisiaj zabójcze, szczególnie w pierwszej połowie. Nie wiem, czy koledzy pomagali na tyle, ile by mogli w tej pierwszej połowie, szczególnie w defensywie. Wiesz co, na pewno mam pretensje do siebie, bo w tej pierwszej połowie, okej, trudne sytuacje były, ale powinienem złapać jakieś piłki, po to tam jestem, żeby odbijać. W drugiej połowie zdecydowanie agresywnie graliśmy i te rzuty już nie były takie precyzyjne, zresztą to było widać podczas meczu. Okej, jeszcze nic nie jest stracone, tak naprawdę dopiero pierwszy etap. Oczywiście w Paryżu, wiadomo, ciężkie zadanie przed wami, ale według pana jest oczywiście szansa. No wiadomo, że jest, bo jednak ta druga połowa dużo lepsza, te 12 bramek zostały zniwelowane. Oczywiście, jest jeszcze 60 minut, tak naprawdę druga połowa. Pierwszą część przegraliśmy 12 bramkami, w drugiej połowie udało się dojść nawet do 5 bramek straty, więc to pokazało, że w tej drużynie są możliwości. Przede wszystkim chyba zbyt bardzo chcieliśmy i było widać wielkie napięcie u nas, zamiast grać to, co do tej pory graliśmy, bo wydaje mi się, że byliśmy w bardzo dobrej formie. Okej, no to życzę powodzenia, panie Sławku. Wszystkiego dobrego.